Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Dzisiaj coś dla fanów myszki Mickey oraz myszki Mini. Zestawy z serii Brick Sketches. $80 katalogowo za jeden zestaw. Dobra, nie kupiłem tych zestawów w cenie katalogowej, kupiłem je przy okazji wyprzedaży na Lego.com. No i też po prostu potrzebowałem coś dopchnąć do zamówienia, żeby je zrealizować, żeby zgarnąć gratisy, tak najzwyczajniej w świecie. I stwierdziłem, że skoro do tej pory Brick Sketches w ogóle nie testowałem i w ogóle wam nie pokazywałem, no to właściwie jest to ostatni dzwonek, bo one, jak dobrze pamiętam, chyba znikają z oferty, więc dzisiaj będziecie mogli zapoznać się zarówno z Mickeym, jak i z Mini. I może zaskoczą mnie tak samo pozytywnie jak te dwie wielkie figurki, które tutaj cały czas stoją i do których na początku podchodziłem sceptycznie, ale okazało się, że są naprawdę bardzo dobre. Można zadać pytanie, no ale po co to komu, a na co to komu? W sumie, nie wiem, kupowałem te zestawy na wyprzedaży i tak właściwie kierowałem się tym, żeby zgarnąć z wyprzedaży coś, co spowoduje, że będę mógł odebrać gratisy, i to były wypełniacze. A że nigdy wcześniej Brick Sketches nie kupowałem, to stwierdziłem, że jest to moment odpowiedni. Co istotne, mamy tutaj takie podstawki, więc można je sobie ustawiać na jakimś regale, na jakiejś półce, ale można też zawiesić na ścianie, tak jak możecie to zobaczyć na odwrocie. No a jak to prezentuje się w środku, szczerze sam nie wiem, ale zaraz będziemy się mogli przekonać. I zobaczymy, co to w ogóle jest. No dobra, Mickey idzie na pierwszy ogień. Co do zawartości, mamy tutaj oddzielny worek, w którym znajdziemy kilka klocków z luzem. Mamy też trzy nieponumerowane woreczki, które pozwolą nam zbudować całą resztę. A jeśli chodzi o instrukcję, no to ona ma nieco ponad 40 stron i tutaj też możecie sobie zerknąć, jak to wszystko wygląda po zbudowaniu. Sama instrukcja jest bardzo miękka i ma pionowy format. No i tutaj ewidentnie nie czuć jakiejś takiej ekskluzywności, która mogłaby towarzyszyć zestawom na licencji. No a zestaw na licencji przecież jest. No to chyba tyle, nie ma sensu pewnie otwierać Mini. Zaraz zobaczycie jedną i drugą myszkę w komplecie. I właśnie teraz możecie zadawać pytanie, ale po co mi te myszki? No nie wiem, po co wam te myszki, a jeśli pytacie, po co mnie są te myszki, to powiem wam, że też nie wiem po co, ale postawię je na jakiejś półce i pewnie będą ładnie wyglądać. Poza tym w tej cenie grzech nie skorzystać, bo tak na dobrą sprawę to może być bardzo fajna inspiracja do tego, żeby zrobić sobie inne obrazki, innych bohaterów, czy to z kreskówek, czy z filmów, no bo pojawił się BB-8, pojawił się Szturmowiec i pojawiły się też myszki. Ja myślę, że sam na przykład nie byłem jakoś bardzo pozytywnie nastawiony do tych dużych myszek, ale w końcu, kiedy się na ten zestaw skusiłem, to one są naprawdę świetne i wyglądają bardzo dobrze. Tutaj mamy do czynienia z czymś kompletnie innym, no bo dostajemy coś raczej na wzór płaskorzeźby. Zobaczcie, jak myszki prezentują się od tej strony. Mamy tutaj kilka warstw płytek, więc tak na dobrą sprawę one są zrobione w większości na pięciu płytkach i tutaj mamy te ostatnie uwypuklenia, ale tak na dobrą sprawę, jeśli chcielibyście pobawić się troszeczkę formą, to po prostu możecie sobie stworzyć tutaj absolutnie wszystko. Może ja bym sobie mógł stworzyć i swoją podobiznę, tylko po co? Jeszcze sam zacznę myśleć, że mam jakąś megalomanię albo po prostu zostałem narcyzem. Ale co do samego wyglądu ramek, one są zrobione w ten sposób, mamy tutaj podpórki zrobione z Axli i też dzięki temu ten obrazek może całkiem fajnie sobie stać, ale można go też zamontować na ścianie, na jakimś gwóźdku, jest tutaj też naturalnie miejsce, żeby powiesić go. No i w takiej sytuacji można sobie stworzyć taką całą galerię i udekorować ścianę myszkami. O, albo na przykład oderwać Mini rzęsy, chociaż myślę, że w ogóle Mini bez rzęs chyba wygląda lepiej, ale niech będzie, że ja ją zachowam w oryginale. Myszki mają też takie delikatnie ruchome noski, one też bardzo fajnie wyciągają to uwypuklenie i dzięki temu ma się wrażenie, że ten obraz jest jeszcze bardziej przestrzenny, ale z tej dwójki Mickey wygląda zdecydowanie ciekawiej, bo
Mini to tak na dobrą sprawę jest Miki, tylko że udekorowana kokardą i tymi rzęsami, a rzęsy naprawdę są takie delikatnie creepy i ja mam wrażenie, że ona patrzy na mnie z takim szaleństwem w oczach, a gdzieś tam za plecami trzyma się siekierę, którą zaraz wbije mi w czoło. Miki wygląda neutralnie, pociesznie, no i tutaj ma taką kokardę, która jest po prostu pod jego szyją. Naprawdę całkiem przyjemnie się na to patrzy. Czy ja wcześniej rozważałem zakup tych myszek? Ano nie. Czy był to zakup trochę impulsywny? Raczej tak, ale był uwarunkowany tym, że one po prostu były bardzo dobrze przecenione. No i stwierdziłem, że skoro mam te duże myszki z Lego, to właściwie te obrazy postawione gdzieś niedaleko nich będą prezentowały się całkiem przyjemnie dla oka. I tak mam nadzieję, że w bardzo niedługiej przyszłości się stanie. Ja też za chwilkę będę miał trochę więcej czasu w trakcie świąt. Będę mógł też poogarniać trochę miejsca na strychu. No i pewnie też znajdę dla nich przestrzeń, żeby właśnie obok tamtych myszek mogły zagościć. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć!